Ławka, dwa Gdynia, siódmy zespół czwartej ligi. O 10:30 zaczynamy przedostatni sparing letni. Wypada mi tylko potwierdzić i nie podważać encyklopedii piłki nożnej. Dzień dobry, cześć, wieczorem. Dlaczego to jest taki ważny mecz, sparing, mecz takiego nazwiska, który mamy? Bo rzadko nam się zdarza, chłopaki, że by sprawdzić się w sytuacji takiej od samego początku meczu, to jest tak dla mnie 80-90 minuta. Jeżeli chodzi o stan naszego ciała teraz, przygotowań, to dzisiaj gramy praktycznie wychodząc na to blisko 80 minuty. Rzadko to się zdarza. W okresie letnim uderzenie jest krótkie, akumulator trzeba podtrzymać. I można się dzisiaj sprawdzić właśnie na tym podtrzymanym akumulatorze, gdzie na nim dojedziemy. Oczywiście wszystko zweryfikuje liga, ale jeżeli dzisiaj na takim zmęczeniu dacie radę, pokażecie jakość, nie odetnę wam głowy, bo to o to chodzi, żeby ta głowa pracowała do samego końca, gdzie praktycznie wszyscy w stanie fizycznym będziecie się czuli od samego początku po takim ciężkiej, mądrej pracy, jakbyście wychodzili na mecz w 80 minucie. I teraz, czy ja przebiegnę od samego początku, czy się skupię, czy w 8, 10, 70, 90 minucie dojadę z akcją ofensywną, defensywną, zdążę, nadążę, jak to dzisiaj zrobimy, no to zrobiliśmy bardzo dużo w kierunku tym, że w lidze będziemy sobie bardzo dobrze radzić. Dobrej zabawy, dziękuję bardzo. Dobrze. Lecimy. Lecimy na dynie. Dwie, trzy minutki na boisku, dobra rozgrzewka i lecimy. Od razu linia. Chwila plitki, linia. Dobra? I robicie po siebie, robicie po sobie. Ja tu się nie przestanę. Nogi poniosą. Rzesza zadowolony po uchu. Bardzo. Poczułeś? Kto najlepszy? Patrzyliśmy 2-1. Kto najlepszy był w uchu? Stepan. Szczepan. Liga się zmienia, ale to się nie zmienia. Panowie, chcecie wiaderko z wodą, czy nie potrzeba? Weź bez wody lepiej, mano. Weź bez wody. Bez wody? Bez wody. Na ile, Fabian, minut jesteś? No nie wiem, od trenera zależy. A na ile się czujesz? Nie wiem, no z 30-45 może. Kiedy ty ostatni mecz grałeś w ogóle? Ostatni raz na... Na pierście grałeś te 0-5? Grałeś na pierście. A to w ostatniej kolejce, no? Ligowy chodzi. No. Tak, tak. Jaki skład trenerze macie? Młody bardzo? Młody. Mamy drugi zespół praktycznie z juniorów składający się. 2005 i 2006 rocznik. No, czyli taki młodzieżowy mecz będzie. To nawet bardziej z waszej strony niż z naszej, co? Rzadko się to zdarza. U nas priorytetem jest celiotka. Wszystko na celiotkę. Aha, czyli celiotka jest wyżej niż rezerwy w hierarchii. Czyli was więcej niż ta czwarta liga nie do końca interesuje. No interesuje, bo mają możliwości grać chłopaki na poziomie czwartej ligi, a także w centralnej lidze. No ale żeby wyżej, korzyści są. No. Pamiętamy, kurczę, myśmy kiedyś tu grali z waszą pierwszą drużyną w 2015. Wysoko było, bo to 4-0 Arka wygrała, ale pamiętam, że 40 minut rozwój miał super i nawet już ludzie gwizdali po którąś... Byliśmy, no to był sezon zakończony awansem waszym. No to tutaj trener Wid właśnie. To był drugim trenerem. Jako tak, asystent, tak. Trenerze Nicińskim. Przy trenerze Nicińskim, tak. Tak jest. No, i może się odnaleźć troszeczkę z młodzieżą, bo był w Katarze z pierwszym zespołem z reprezentacją Polski, a teraz musi tutaj... No to prawda, ale praca z młodzieżą jest wdzięczna przecież, kurczę. I można czasem więcej satysfakcji dużo czerpać niż z piłki seniorskiej, no? Chociaż może niekoniecznie pieniędzy. No to dobrego meczu, powodzenia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was. Kiedy wracasz? Do grania? No, lekarz mi mówił, że jeszcze z 2 tygodnie jakoś, tak do 100%, nie? No, to już bliżej niż dalej. Tak. Na razie nie może być w ogóle kontaktu, żeby po prostu ta krząska znowu nie wróciła do stanu, jaką miałem.
Co, Jabol mocno naciska, żeby cię wygryźć ze składu, jak wrócisz? Jak oceniasz? No na pewno, no każdy naciska, nie? Żeby być w pierwszym składzie, ale wrócę i nie będzie miał tak łatwo. Dwa ostatnie słowa, Golu coś tu zerknął, rzekł, że jest 95 jednak, także sami widzicie, jaki sprawdzian fajny. Czyli 5 na rozgrzewce. Którą masz na tego leciał? Ja? Karne podogrywce jest całkiem. Ja ich nie strzelam tyle. Rzeczy. Ale ci już ma radość w szatni. Ja tam właśnie ciebie chciałem do karnej gdzieś się wyznaczyć. Z lewej. Czy tam jeszcze jest pani Józek i pani Basia? I pies pani Basia. Pies pani Basia jeszcze przyszedł. No Pablo i Koksik i tam jeszcze tu. Jeszcze Klaudia pokazał klasek. Jeszcze Maciek jest za kamerą. Z kamerą będzie pięknie strzelał. Tak jest. Wczoraj strzelałem w poprzeczkę. Pięknie. Chodź Czesiula, chodź. Chodźmy, bo to prawda, że będziemy cierpieć w meczach, że będziemy bardzo mocno szli do przodu, że będziemy musieli ryzykować, zostawiać jeden na jeden od tyłu, że będzie musiał golu wejść po koszul drożny i pomóż nam wyrównać mecz na przykład. Wrócić i obronić, jeszcze strzał i znowu wejść i strzelić bramkę. Panowie, nie ważne, co się dzieje dzisiaj na boisku, mam dać każdy... Przede wszystkim dajcie z siebie wszystko tak jak zawsze w treningu. Krzyczymy coś, bo damy ich część. Czy nie? Chcecie coś? Możemy. Dobra, dawaj. Podamy wszyscy. Dawaj, panowie, 100%. Kto wygramy? Rozwój! Policzy jest bieg. Powinno być 13 terapeutów, bo tu masz for fizję. 13? Super, jest trzeba do muszki. Do środka, Bik! Tak jest, brawo, super. Chodź do środkowego i idź! Do środkowego i tfela! Daniel, Daniel, Daniel! Daniel! Brawo, trzeba! Dobra, dawaj, dawaj! Gramy! Co ty robisz, Mani? To wiesz, sama praca bez pracy to była kapitalna. No. To co on mógł i mówił? To są takie kluczowe rzeczy, dobra. Tenże. Kulisy czynią cuda, bo Szczuki wysłał mi, że już przygotował koszulkę. Tak. Fantastyczny człowiek. Wiedziałem, że jedyny sposób, żeby go zmotywować, to żeby to powiedzieć oficjalnie i gdzieś do kamery. Bez pardonu, bo... ale ja chyba mam wrażenie, że on siedzi i odświeża YouTube'a rozwoju, bo dokładnie. Błyskawicznie znaczy, nabija z każdego urządzenia wyświetlenia, więc nic mi, nie napisał w każdym bądź razie, że już wszystko załatwione, mam nadzieję. On obiecał, że od poniedziałku relacje z trenerem już wrócą na dobre tory. Tak, no to czekam, co prawda poinformuję wszystkich w szkole, że będzie przesyłka z Bukowej. Mam nadzieję, że oczywiście z autografem, bo to inaczej nie podlega żadnej dyskusji. Szuki, jak jeszcze tego nie załatwiłeś, no, to lepiej, musi być. Kup już od razu, idź do jakiegoś Rossmana czy coś, Flamaster i podpisujemy. Będzie ten? Dron puszczony? Będzie. Był. Mamy brameczkę ładnie. Też nagraną, mam, to z dwóch kamer będzie. Będzie z dwóch kamer i teraz drugą. Pierwsza połowa trener sobie zażyczył, żeby była w defensywie za bramki. Teraz będzie troszeczkę ofensywy, po pół godzinki, więc mam nadzieję, że coś z tego wykombinujesz. A potem drugi mecz z juniorami Arki już będzie mniej przyjemnie. No najprawdopodobniej, ale tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, oni mają się uczyć i szukamy przeciwników takich, żeby w tej obronie zdecydowanie lepiej popracować, bo ofensywnie zawsze coś tam działamy, ale musimy poprawić obronę i wtedy będzie zdecydowanie lepiej. Brawo, Daniel! Brawo! 5-10 minut teraz, żeby zrobić wszystko, żeby ryzykujmy dużo, nawet w tył 1 na 1, Wiktor, po bramkę. Dawaj, kurwa! Zawsze w kinie w środek daje. Zawsze.
Kurwa, no! Kurwa! No! No, wejdź, wejdź, wejdź! Jak Fabian, wybiegałeś? Dobrze, nic mnie nie bolało. Fajnie, super, to się cieszymy. Pierwszy z listy kontuzowanych wraca, a drugiej czekamy na resztę. Stary Czesio wraca. Na obozie gol po dośrodkowaniu Kalecia i gol z karnego po faulu na tobie samym. To... Po dośrodkowaniu Kalecia trzeba zepsuć? Zawodnik jest stalowymi jajami. Wrozi, ale ty dzisiaj bez asysty. No dobrze, nie? Chodźcie, chodźcie, ma dwie sekundy. Ale powiem ci, że jak była zmiana stron, to... Serce biło szybciej. Przypomniało mi się. Bardzo wam dziękuję, bo widziałem jak cierpieliście, ale to był taki moment obozu, który trzeba było cierpieć i zrobiliśmy to bardzo mądrze. Szapo, ba, dziękuję za... Jakiś mecz był? Na połówkę jedną? Koksik, a co to są dziki z Ligoty? Dziki z Ligoty? No. To jest bardzo znana drużyna amatorska, koszykarska, moja, w której ja gram. Gorąco polecam. Sukcesów. Dziękuję. Co? Zdjęcie? Nie mamy zdjęcia z golem, że najstarszy, ja najstarszy. Kolega z roboty. Zapytałbym o mecz, ale was jest tak dużo na tych kulisach, że jak ja widzę te wasze gęby jeszcze o drugiej w nocy, jak to kleję. Ty byś zapomniał, znaczy zapytał mnie o mecz, ale wygraliśmy, to mnie nie pytasz, także dzięki, cześć. Dzięki. To był obóz z golem i kalecikiem. Kulisy Kalecia. Ale folder wyłapałeś na podpisie moim. Kalecia z przerażeniem jestem, ja czemu tu masz folder? Ja właśnie znam jakie tam są zdjęcia moje, kurde, mówię, nie? Łaśku, dzisiaj musimy zaktualizować zdjęcie w tle. Wiem, dobra, wiem. Idziemy po siłowni, po siatkówce plażowej, idziemy do morza wszyscy i sobie zaktualizujemy zdjęcie. Tak jest. Parowie, dzisiaj klatę tylko robimy i łapę. Nic więcej. Tak, system imprezowy. Tak jest. Czemu nie podszedłeś do mnie się cieszyć z gola? Byś miał fajne zdjęcia. Kurczę, no nie. Emocje trzeba. Po kolejnego trzeba było biec. Jakie miło. Które zdjęcie kolejce chcesz? No, a pokaż jakie masz. Ty mi nie robisz zdjęcia. To jest jedno? No. To jest drugie. Trzeci, to jest to samo. To po środku. To mi się najmniej podoba. Ale ja już mówiłem, że nie mam gustu. No ja pierwsze. A dobre ci wybrałem, nie? Pierwsze. No tu nie, to jest ziemniok. Dalej. Ale środkowe, bo tu, moje, tu łapie mucha, tu jest tak najbardziej skupiona. No, no, środkowe. Stój tak jak bam z otwartymi oczami. Dawaj, Moli, dawaj! No on jeszcze tak. Oła, boli mnie wszystko. Miłoszku, nie na raz! A bo on nie umie mrugać, wiesz, Maciek? Jak go się pytałem, na, jak sobie siedział, robił posiedzenie, pytałem się, czy umie mrugać, a bam do mnie... Ale jak? A czy nie... Czy... Nie wiem. Za słabe mięśnie twarzy chyba. Lecimy, Maciek. Jak chcesz poważnie zdjęcia połowić, to za bramkę. To idziemy za bramkę. Jest tam prawą rękę, jakbyś coś pokazywał. Nie dekoncentruj go. Maciek! Dzięki. A sparing jaki go? Jak podsumujesz? Trochę ciężary można tak by powiedzieć. Rzeczywiście było tak jak trener mówił, że 85 minuta. Czy aż tak źle nie było? No można powiedzieć, że tak było trochę. No, tak ciężkie już mieliśmy nogi, ciężko tak dobiegać, ale daliśmy radę. Fajnie. Fajnie, bo wygrane zawsze budują. Oczywiście, że fajnie, tak. Że Czesiu strzela, bo potrzebujemy bramek napastników. Jak najbardziej. Jabol, Czesiu, wszyscy strzelają. Tak ma być. Do ligi. Żeby w lidze też tak strzelali. I to najważniejsze, nie? Brawo! Maciu, tu jest ten moment! Teraz! Brawo! I graj! Graj! Tu czemu nie gracie? Jak Szymek, żyjesz? Lepiej niż myślałem, ale ciągle boli. Jeszcze nie na 100%. No, swoje wybiegałeś właśnie. Planach w ogóle nie miałem grać, więc taki sam zadowolony. To ile tak myślisz? Do optimum? Parkuje? Nie. Mam nadzieję, no, że w okolicach rozpoczęcia ligi. Dwa tygodnie jeszcze masz. Dobra, ale fajnie, że już cię widzimy na wojsku. 0-1 panowie przegrywamy z Alką Gdynia.
Niestety, ale w porównaniu do tego, co było z Gryfem, to i tak jest. Nieba a ziemia. To w czym się popawiliście? Na pewno w obronie, w grze obronnej, w ustawianiu się w grze w trójką, ponieważ czwórka jakoś tam wodziła, ale trójka. Niestety, ale po analizie z trenerem Kongowskim, trener Api też nas poustawiał na treningu i teraz to zaczęło jakoś wyglądać. Trener się musiał nakrzyczeć. No trener Kongowski zawsze żyje meczem. Zawsze jest głośna atmosfera. Agresywna oaza spokoju. Dokładnie, tak to nazywamy. Ty jak, bo rok nie grałeś z powodu kontuzji? Rok nie grałem, ale powroty są ciężkie, wiadomo. Pewnie te drugie tyle, co nie grałem, to będę do siebie dochodził. Może nie drugie tyle, ale no tak połowa chociaż tego czasu. No ale wydaje mi się, że już z czasem coraz lepiej będzie. Teraz troszkę ciężko, ale wrócimy, zregenerujemy i na sezon będę już. Mam nadzieję przynajmniej. Ciężki sezon, co już bez chłopaków 2004. Za dwa tygodnie ruszamy ale meczem jeszcze... z UKS Chorzów. No ale teraz będą wracać chłopaki też po kontuzjach, więc na pewno dwa jedynki zajdą, tak mi się wydaje. Przynajmniej, że ograć się troszkę na troszkę niższym poziomie niż czwarta liga. I pomogą nam po prostu w tych pierwszych meczach. Pierwsze mecze będą ważne, żeby złapać punkty, a później zobaczymy. Będziemy walczyć już sami. Czyli gramy każdy z każdym? Jeden na jeden. Okej. Maćku, gotowy jesteś? Ja jestem gotowy. Znowu przypadł mi w udziale zaszczyt wylosowania składów. Tym razem do siatkówki plażowej. Cztery drużyny po cztery osoby. Drużyna numer jeden. Kupson. To jest dobra drużyna. Co już się boi, nie? Co pójdzie dalej? W Rozji. Tak, nie dawaj, ja wola nam tylko. Bam, bam. Bam, bam. Libero, libero. I... Jabol. Koki. Drużyna druga. Manolo. Maksiu! Wysoka drużyna, wysoka drużyna. Skoro wysoka drużyna, no to Howie! Dajcie gola, dajcie gola! I... Wiktor! Ile ty masz wzrostu? Ile ty masz wzrostu? Drużyna numer 3. Dragao! Igor! Fabian i Simao. Brawo golo! O golo! Drużyna numer 4! Tomek tak pod miniaturkę zrobił. Czwarta kupujesz o tym. Stawiam na drużynę Koksika, czyli Barry, Koksik, Kupson i Tomek Broza. Tak zwana postać z gry. Mamy jeden set do 25, bo jest jedno boisko. Jeden set do 25. Dobra. Tam linii nie ma. Tomek Wroza. Idealnie w tych okularkach. Plasterek na krzyż. Pięknie golu! Golu wygracie każdy z tarpy, wy już w finale. Nie no, każdy z tarpy. Muszę być tutaj poważny, bo potem mówisz mi, że cały czas na kilka jestem. Bary, literka, przyjedź! A czemu nie powiedziałeś, że kamera cię kocha?
Ja pierdzie, on nic nie mówi, tylko wywiady ze mną przegrano. Nie wyważa się otwartych drzwi. Nagrałeś na Maciek? Ej Maciek, a ty nagrałeś na meczu jak ja ten? Jak ja zrobiłem battle flipa? Znaczy butelką battle flip? Nie kojarzę tej sceny. Ja tylko... jak ten Api mówił, to ja trzymałem butelkę i rzuciłem na tak. Musisz to, znaleźć jak, nagranie jak ten Api mówił coś w przerwie. W przerwie na wodę albo w przerwie na 45 minut. No i jak to znajdę, to co? To jest. Zobacz po prostu. Dobra, the last znajdź match. To, weź na galerię. Z meczu. Kto wygrał? Koksiki wygrały. Do ilu? Czy golo? Czy dograłeś się już? Ostatni mecz teraz. Nagrałem tutaj co? Bardzo mnie to cieszy, bo to świadczy nie o mnie, tylko o tobie. Że potrafisz nawet takie rzeczy złapać. To jest po prostu niesamowite. A ty nawet takie rzeczy potrafisz robić. Wiesz, no to, wiesz jak to jest. Jak czujesz pewność siebie, to wszystko wykonasz. Tak, i dodaj takie coś, że... Dodaj ten tekst, co powiedziałem i takie, wiesz, takie Daniel Kaletka, nie? Że to powiedział. Wiesz co chodzi, czy nie? Wiesz, takie zdjęcia, takie baby są. Nie wiem, czy dam radę, ale spróbujemy. Mandolo, po kim są te spodenki? Bo one takie fajne, rozwojowe czasy mi przypominają. 27. Pojęcia nie mam. Nie wiem. Boga Biadinim. Nie wiesz, kto się w nie wcześniej pocił, jednym słowem. Kowal, ale to raczej nie, bo... Nie, Kowal. Kowal miał 18. Ja wiem. Trzeba by było to zbadać. A skąd mam masz? Jeszcze białe piątki. Pan Józef. Piątka to kopa na przykład. No. Bam bam, patrzyłeś na górnika? Patrzyłem, ale nie dało się tego oglądać. Dosa! I koniec! Jak to jest, że golo zawsze wygrywa? Zobacz na niego. Skacze na zobacz niego. No to zobacz na niego. Chodź, Marko, chodź. MVP. Takie na tle siatki, żeby było widać, że fajnie, klimat. Pięknie. Pięknie, Miłosz. Pięknie. Pięknie, dziecię. Meczowa. Meczówka. Piotrek, zrobimy sobie jeszcze zdjęcie przy siatce, zanim mało zwiąże. Do zdjęcia. Tak, żeby to było widać, że to jest siatka, to przy tym pachołku jednym stańcie. Stańcie tak przy tym, żeby było widać, że to jest siatko noga. Nie udało się bało. Co? A jest, wygrana. Faworytami byliście tu, czy nie? Na początku były komplikacje z drużynami. A kto wybierał? Znaczy losowanie było, ale Miłosz nie mógł grać. I później mi Rzeszę dobrali. No. Więc nie wiadomo. Dopominając, przegrał z nami w pierwszej rundzie. Ale? Ale poszedł do drugiej drużyny. No i wygrał. Takie historie. Rzeszy już znamy, a kolega tutaj jakby dwa zdania o sobie powiedział, skąd przyszedłeś do nas? Przyszedłem z Pogoni. Tam graliśmy w pierwszej lidze. Pogoni Mielin, dokładnie. No tak, w B1 graliście w pierwszej lidze. Tak jest, dokładnie. No i tu już jestem od tygodnia, dwóch. I co, jakie wrażenia? Jak ci koledzy przyjęli? Wydaje mi się, że bardzo dobrze. Atmosfera jest fajna w drużynie, więc nic, tylko grać. Ty na jakiej pozycji grasz? Środkowy pomocnik ofensywny. Z kim tu najlepszy jakiś kontakt złapałeś w drużynie? Najlepszy kontakt chyba z braćmi, z Krawczykami. Razem przychodziliście. Dokładnie, no oni też grali ze mną w Pogoni już kilka lat, to z nimi najlepszy. Ale też tu znałem już kilka osób z boiska. Kogo tam znałeś na przykład? Rzeszę znałem, Świerka, Semika znałem, oczywiście Igora, bo to też jest z Imielina, tam mamy jeden z najlepszych kontaktów. Dobrze się jakby wpasowałem w drużynę, tak mi się wydaje. To życzymy ci, żebyś się tu u nas dobrze czuł. Dziękuję. Dzięki bardzo. No to nam się ostatni wieczór udał.